Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z ekipowych nagryweczek z Trackmanii. Dziś jest środeczka, jest ekipeczka, lecimy. Dzień dobry Motobabo i dzień dobry Krufonie. Dzień dobry, Purpo. Ty masz wiele energii z samego rana. Słuchaj, ja tu muszę się pożalić troszeczkę. Co ty wiesz o z samego rana? Mnie tu napisał wczoraj w środku nocy, znaczy no dobra, tak wieczorem o 23:00, Hunter, że ma jakieś coś tam i czy ja mogę być, słuchaj, godzinę wcześniej na nagrywkach, o 9:00 rano. No i? Więc musiałem o 8:00 wstać. No i też tak stałem i co? No to jakim kurna z rana, jak jest 12:00, no to co, no to 4 i godziny tak, powstałem. I także chętnie sam stałem, ale... Jakieś kurwa, nie wiem, czy mi tu wilki jakieś były, czy to psy, nie wiem co, ale... Może to twoje kitku. Może to wilki krosno były. No ale bez kitu coś mi faktycznie o 8:00 rano kurwa wyło pod domem, nie? I zastanawiam się, czy to nie były. Wiem, że bywają wilki w okolicy i to wielokrotnie były widziane wilki w okolicy, więc... No tak troszeczkę, że tak powiem, obudziło mnie dość szybko, nie? No. Mam dla was quiz. Oh. Co jest ważne? No? Nie z quiz, tylko quiz. A. Co jest ważnego się aktualnie dzieje na świecie i z czym mam związane ciekawostki? Pewnie z Microsoftem coś. Biden zrezygnował z bycia prezydentem, w sensie startowania na prezydenta. Znaczy się, ja w ogóle słyszałem, że Biden właśnie chce kandydować na prezydenta, bo słyszałem, że ktoś zrezygnował, wiesz? To dobre, nie słyszałem tego. No nie, no to ja wam podpowiem, że bardziej takie sportowe wydarzenie, no, tak, najważniejsze no, na świecie. No. No dokładnie, Igrzyska Olimpijskie, słuchajcie, trwają. Także przygotowałem... A bo dzisiaj się rozpoczęły chyba, nie? Czy to wczoraj? Kochanie, ty ile ty na YouTubie jesteś już, co? A, dobra, to w sensie tak... Nie, już dużo, długo trwałem, no. Długo. No właśnie, dziękuję, kochanie, tak. Dobiegają końca powoli. Jedynie dwóch sportowców, a to jest fajna ciekawostka, zdobyło ile, medal... Ile tak, kto, jakie kraje zdobyły medale? nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Jedynie dwóch sportowców zdobyło medal zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. Christina Ludinger-Rottenburger dokonała tego wyczynu tego samego roku. Czujecie? Wow. Dobra, ale w jakich sportach? Nie mam pojęcia, bo tego nie napisali. To jest ciekawe, nie? No bo jednak jakby tak trochę zimą się trochę inne sporty uprawiają. No to możesz sprawdzić. Chyba, że narciarstwo, bo w sumie to tam też jeżdżą na tych biegi nartach. Narciarskie bym powiedział, no i jakieś no, biegi na przykład. Jeżdżą na tych nartach, na kółkach, nie? W lecie w sumie to. Chyba, dobra, że to... jest zajebistym koksem i po prostu zrobiła Christina to Christina Ludinger, możesz sprawdzić. Chyba, że zrobiła też w lecie skoki narciarskie. No, o, to, tylko że chyba w tych czasach... Ej, bo to... w sumie tak, to igieli wtedy jeszcze jest, no. No. Tylko nie wiem, czy są igrzyska w letnie w skokach. Nie wiem. Nie ma chyba. Chyba nie ma. Nazywa? Christina przez H, CH, Christina Ludinger, myślnik jak dopiszesz to na pewno Rod coś tam, to. Kulfanowi dobrze idzie pisanie takich nazwisk, tak jak mi na live ostatnio przy quizie. No chyba, że ktoś kurna Tina Turner pisze zamiast Turner, no tak? No właśnie, no! I później jest męcz tylko, się! Jest tylko Christa Ludinger-Rottenberg. No to, no właśnie to ona, no. To nie Christina Ludinger, tylko Christa Luding. No to dobra, to ja mogłem to źle przeczytać równie dobrze. No. No fajnie, że mi to po angielsku z Marcinkiem znalazło. Byście się dogadali. Tak. No to... co ona takiego... w jakich dyscyplinach? Bo to jest w sumie ciekawe. Znaleźć, bo... No to nie po angielsku nie przeczytasz? Jakie to dyscypliny? A, Polska jako... Polska widzimy tylko jako Rottenberg. Łyżwiarka... Nie, czy co? Nie, to nie. Łyżwiarka? Czynnistka. No czyli łyżwiarka. Łyżwiarstwo szybkie i kolarka torowa. Pierdzielona, żartujesz. No. Ej, nie, no to nieźle. No, no to szacun w ciul, to są. Nie? Tak, zupełnie dwie od siebie oddalone dyscypliny. Ja też się w kółko jeździ. No, w kółko się jeździ i potrzebne nogi, tak, ale no nie zmienia to faktu, że. Pięciokrotna medalistka olimpijska, siedmiokrotna medalistka mistrzostw świata w wielobaju sprinterskim oraz dwukrotna medalistka mistrzostw świata w kolarstwie torowym. No.
kobieta, kurde, orkiestra, no trzeba to przyznać, no że pier... A w jakich to latach było? Bo wtedy pewnie jeszcze doping możliwy był. A. Nie sprawdzali tego, nie sprawdzali tego tak dobrze jak teraz, ja tak myślę. No, 80 tam któryś, nie? A, no to, to bardzo, no... No, to bez przesady, no ale no ja, nawet no. Na dopingu weź w tylu kategoriach no, wygrywaj, bo ona jeszcze w biegach, dobrze usłyszałem? No, nie, w biegach nie. Myślę, no, w sumie, czekaj, no wielobój sprinterski. No to nie wiem, kurde. No to wielobój sprinterski brzmi jak biegi, ale ja się nie znam, nie? Na pewno napiszecie nam w komentarzach, co to znaczy, bo mamy dużo specjalistów w tej dziedzinie. Co cię rozbawiło? Nic. No, w sensie specjalistów w tej dziedzinie, w sensie widzów, tak, tak mi się skojarzyło, że tam ci, co tam... No nie, w sensie... Pozdrawiam hejterów, jeżeli tacy tutaj są, bo zaraz będą najmądrzejsi, w sensie znawcy się znajdą. No to nie, no to musimy specjalistów odróżnić od znawców. To jest, wiesz, to jest duża różnica, nie? Bo ja pomyślałam, że ty o takich... Nie, ja mówię o prawdziwych specjalistach, no... Wiesz, ostatnio dużo osób mnie ogląda, to trochę więcej niż wcześniej, to wiesz, oni się znają, nie? No niektórzy przynajmniej, więc... Nie no, okej, dobra, no w sensie no. Po prostu, wiesz, ja zawsze myślę negatywnie, nie? Tak, ty jesteś taka... Widzicie, co ja się mam na co dzień? Ona jest tak negatywna, słuchajcie, ona jestem mówi takim mi... takim toksikiem. Ona mi mówi dzień dobry i od razu niesmak pozostaje, no także... tak. Tak, to już jest. I od razu po prostu jak słyszysz dzień dobry, to wiesz, kurwa, to będzie zjebany dzień. Dokładnie! Skąd wiedziałaś? Z doświadczenia. Ty też masz zjebany dzień, jak ci mówię dzień dobry. Ale czekaj, to w takim wypadku jak ci powie udław się na przykład, to się nie udławisz? Nie, to nie udławisz. Aj, dobra. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku dwaj japońscy skoczkowie o tyczce zajęli ex aequo drugie miejsce. Zamiast rozstrzygnąć konkurs w dodatkowym skoku, przepołowili brązowy i srebrny medal i stopili razem. Także jedna część była brązowa, a druga srebrna. O kurde, w sensie, no. Ale nie wiem, czy ja bym tak chciała. Ja bym walczyła o to, żeby ten... Bo znaczy, albo wszystko, albo nic. No był też skok wzwyż, nie wiem, czy kojarzysz. To był tak. Francuz z jakimś, nie pamiętam, Hiszpanem bodajże, co zapytali się razem, czy... może być tak, żeby razem zajęli pierwsze miejsce. No i sędzia, no technicznie jest to możliwe i w tym momencie history my brother! I jeden i drugi złoty medal zdobył, no. No dobra, no ale to spoko, jeżeli się dogadali, no ale tutaj jeżeli masz srebrny i brązowy, to jest taki niedosyt. W sensie dla mnie to w ogóle nie do przyjęcia. No dla mnie właśnie pierwsza taka sytuacja w historii, że jest taki medal i kurwa, no rewelacja. Oczywiście, ja bym też brał. Spoko, ja też... A ja nie, ja bym po prostu albo tak, albo tak, w sensie, ja bym... A bo ty na kasę lecisz, to byś wolała, że tam może srebro niż całe, niż pół brązu, nie? No tak. Ale no, brąz wygląda tak. Trochę jak złoto, więc wiesz. No, także zapraszam na live'a dzisiaj, nie? Na a propos kasy. Lecenia na kasę i srebra. No. To srebrniki, wysyłajcie no, tak, swoje. Srebrniki, brązowniki, ja wszystkie. Ja każdą walutę przyjmuję. No, przed chwilą mówiłaś, że wolisz srebro, no ale to weź... W sensie nie, że wolę, tylko żebym walczyła do ostatniego, no po prostu. No to tutaj też walcz o srebrniki, a nie brązowniki, dobrze. Ja no. Dzisiaj o 20 będę walczyć o srebrniki, brązowniki, złotowniki, o wszystko będę walczyć. Ale już nie w piżamie? Nie. Czuję, że o brązowniki, to za chwilę możesz pójść walczyć. Dzisiaj w stronę. To ja się dla was poświęcam, wstrzymuję tę sytuację, żeby z wami być i co? A mi tam coś puka, nie? Krecik w taborecik? Brązownik? A nie, jest... Brązownik w taborecik? Kurier puka! Jezu, nie, dobra. Mówi wyjść, no kurwa wypuść, no wypuść, znaczy wpuść. Wpuść chyba w takim razie, mówi kurier. Weź się zastanów. No chyba, że trzymasz go gdzieś pod... Przetrzymujesz no, kurieru? No trzymam go. Czemu ty przetrzymujesz kurieru? Trzymam go zamkniętego. Ja nic o tym nie wiem, kochanie? Aj, dobra, nie pytaj. To była długa noc, cieszę się, że nie czekasz. To po prostu, no. Kurde, no dawaj. Aj, tak, nie. A dzisiaj przyjdę w stroju kąpielowym. Na live'a, tak. Tak. Co? No co, no tak idziemy drodzy, ten. Drodzy widzowie, przyjdziecie na live'a, to nie ma to babę, to będziecie się, o to się, o co się zapytajcie? Srałaś? Ja tego nie robię. No właśnie, kobiety tego nie robią. No Kulfon, tak, to ty jeszcze się nie nauczyłeś.
Kurde, no i nie doskoczyłem, a było tak blisko. O, patrz, wy mnie rozpraszacie i ja tu nie mogę grać w ogóle, chciałabym powiedzieć. Igrzyska olimpijskie w Londynie w 2012 roku były pierwszymi w historii, podczas których wszystkie biorące udział kraje wystawiły kobiety sportowców. Przedtem niektóre kraje nie wystawiały kobiet. Mhm. Czyli można powiedzieć, że świat się ucywilizował dopiero w 2012. Albo zwariował ten świat. Ale w ogóle tak dziwnie, nie? Że w sensie 2012, no to tak niedawno i nawet nie pomyślałabym, że... Koniec świata miał być, więc wiesz, po prostu stwierdzili, dobra, chuj, no to już wiemy jak ten świat się zakończy. A to dlatego miał być koniec świata. No, dokładnie. To nie dlatego, bo puścili wszyscy kobiety, że miał być koniec świata, tylko właśnie dlatego miał być koniec świata, że no puścili kobiety, dobra. No wiecie, no co, no dobra, ja się nie będę wypowiadać. Może się nie brzmi logicznie, no. No nie? No. Nie, po prostu wypuścili kobiety z... Dobra, nieważne. Tak jak Natalia Kuriera, to, no. Właśnie nie wpuściłam, w sensie nie wypuściłam, no ja nie wiem o co... Jezu, dobra, nie... Wiecie co, ja przed chwilą śniadanie jadłem. Strasznego, ja też. No właśnie, najlepsze, że moto baba też. O. Bo razem jedliśmy. Wy mi wmawiacie jakieś w ogóle rzeczy, ja nie wiem o co wam chodzi, nie wiem. A ten uśmiech na twojej twarzy to tak przypadkowo w tym momencie, nie? Ja się po prostu zawsze uśmiecham. Na pewno takimi tekstami dajesz mi dużo uśmiechu! Ale ja się zawsze uśmiecham przecież, hello! Co ty, proszę cię, to że mam ograniczoną mimikę twarzy, to nie znaczy, że się nie uśmiecham, tak? Ty się wewnętrznie uśmiechasz, tak? Oczywiście, no. Jak w takim serialu The Scrubs, Chorzy Doktorzy, nie wiem, czy ktoś z was oglądał. I tam sobie, no jedna z głównych postaci wstrzyknęła botox i jej mąż ją tam podkurwia i... Nie wiem, czy się teraz uśmiechasz, czy jesteś wkurwiona? Czy w tym momencie słychać takiej nieruchomej twarzy? Aha, dobra, to na razie. Także tak. To moja żona po prostu całe życie z botoksem chodzi wstrzykniętym. Proszę mnie nie obrażać, ja sobie nic nie wstrzykiwałam. No tak. No. Jeszcze poza sobie nic nie wstrzykiwałam. Dawką wkurwienia codziennie do serduszka. Tylko wściekliznę mi wstrzyknęli. To przy urodzeniu, to prawda. No, to potwierdzam. I kurwice przy okazji, nie? To jest takie, wiecie, no. Kurwica serca to jest niestety genetyczna choroba i... A to chuj. I nie przeskoczysz. Kurde, wpadam w pościg tam i nie mogę doskoczyć do... A ty żeś dojechał, Kulfonie, dlaczego to dojechałeś? Ja nie chciał! Kurwa! Codziennie życie dojeżdża. Noż, nie mogę doskoczyć do półeczki. O. A ja wiem, dlaczego dzisiaj mój samochód nie jedzie, bo mi lagi mi poszły, to dlatego. Lagi masz na serwerze chyba. Lagi w motocyklu mi poszły, ale ten samochodzik to tak jakby mój motocykl, więc... No i dobra. No. Kurdwa, no nie wierzę! Że w motocyklu też masz 4 kółka? Tak, bo ja mam boczne. Jak wyglądają, kochanie, lagi w samochodzie? No kurde, przecież powiedziałam, że mój samochód to jest taki motocykl, hello! Nie słuchacie mnie, wy tylko słuchacie, co byście chcieli słuchać, no. No ba. No i? Dobra, i tak pewnie nie objadę Kulfona. No na pewno nie, przecież ja jestem lepszy w tym Dragmanie. Ja jestem najsuper. 6 kolorów, niebieski, żółty, czarny, zielony i czerwony na białym tle zostały wybrane z tego powodu, że każda flaga państwowa na świecie zawiera przynajmniej jeden z nich. O, no, to fajnie. Aha. Niby logiczne, nie? Ale nie wiedziałam chyba o tym. To ciekawe. Właściwie to by wystarczył czerwony, zielony i niebieski, a dokładniej magenta, niebieski i cyjan, nie? No tak, bo to się... miesza... No tak. Tak. RGB. RGB, oczywiście. Ale czemu akurat jest 5 okręgów? Bo 5 kontynentów, kochanie! Właśnie tak, bo chciałam powiedzieć... Jak pragnę zdrowia! No nie, jeszcze nie zdążyłam się zastanowić, bo pomyślałam o tym... Ale czemu na białym tle akurat? No, bo żeby się wszystkie kolory zgadzały, bo każda flaga ma jeden z nich przynajmniej, przed chwilą to mówiłem. No bo nie ma białego okręgu. To jest jasna dyskryminacja. Tak, to jest jawny schizm. A nie, dobra, zakończ się tym. Ja wiem, po prostu, nie, to jest 6 kontynentów. Biały to Antarktyda. No, o, to widzisz, dokładnie. No kurwa! No nie. Gdzie? Tutaj siedzi, gdzie ja. Co? Na moim krześle.
No bo... A już na krześle? Wypuściłaś kuriera już na krześle? Jezus. Nie, ja po prostu, ja tych bąków, ja będę, bo ja ten, wczoraj... Terapia bąkami po prostu. Live'a, to ja uleczam bąkami. Echo poszło, ja mogę na was pierdzić, ja was wszystkich uleczę, nie? Tak, to jest jak... najobrzydliwszy odcinek świata, wiecie o tym, nie? Ale to wy to zrobiliście. Ty chcesz widzom na twarz siadać, tak? A wiesz, że niektórzy mają takie zboczenia. Niekoniecznie. Nie, nie, widzowie to siadają na talce na twarz na live'ie, no, no co to ty. No też, ja wiem. No. Jak chcecie zobaczyć, jak widowie siadają motobabie na twarz na live'ach, to dzisiaj o 20. I to myślę, że to może być równo o 20, jak będą je siadać na twarz. Tak, tak. To zazwyczaj najczęściej jest tak jest. Równo o 20, no. A, tutaj się... Myślałem, że tutaj jest... W poślizg trzeba wpaść, a tu nie trzeba było wpaść w poślizg, wyobraźcie sobie. Wiecie? No taki jesteś, ty już dojechałeś? O ty psiurwa. Chytra świnio. Ty. Chytra świnio. Ej, nie, co, nie mam jak tego. Jak to było dzisiaj? Bo sprawdzaliśmy... nie wiem, dlaczego w ogóle taki temat poszedł. Aha! Dobra, bo stwierdziłem, że jeżeli Madzia by dzisiaj przyszła na odcinek, to byłby cud. Cud nad Wisłą. W zasadzie to nad Odrą. I w zasadzie to... Czekaj. Koło Madzi jest jakaś rzeka i zaczęliśmy, znaczy Kulfon zaczął szukać jaka rzeka. I jak było? Jak się nazywała? Nie wiem, nie pamiętam, musiałbym to już poszukać. Weź, poszukaj proszę cię, bo była cudowna ta nazwa tej rzeki. Ja pierdolę, czy wam się w głowie nie kręci na tych jebanych wygibasach? Zawsze. Chujcy nie. Można dostać. To jest. Kurwa. No, dawaj. Czekaj, bo zgubiłem tę rzekę, a tu jest. Kanał Ulga i... Kanał Ulga to może mieć potem motobaba... Huczwa! Huczwa! I stwierdziłem, no przecież no idealnie! O ty huczwa, hydra świnio! Okej. Okay. O Jezus, no piękne, no po prostu... Chciałbym mieszkać nad huczwą, no to po prostu... piękna nazwa. A to jakiś strumyczek bardziej niż rzeka, nie? Takiego pewnie, no. No to tak jak u nas pustelnik. Też niby zakwalifikowany. Zakwalifikowany jako rzeka, a to. Ktoś kiedyś widział, że tam była. Znaczy jest koryto po niej, ale to tyle. Bo to wyschło już. Znaczy od czasu do czasu, jak z gór coś spływa, to nawet się pojawi tam rzeczka. Ale ostatnio tam coś nie zrobili? Przecież no coś tam zrobili, tam no. Zrobili tak trochę, chyba się tam. Ciężko stwierdzić. Dobra, słuchajcie, została mi ostatnia ciekawostka. Pierwszą maskotką w historii Igrzysk Olimpijskich był Jamnik Waldi w Monachium w 1972 roku. No bo ja, tak wiesz, no w kategoriach w ogóle maskotka, no faktycznie, no wydawać by się mogło, że to od zawsze powiedzmy, nie? No a to kiedyś musiało mieć swój początek, że są maskotki. No to już wiecie kiedy, w 72 roku, czy tam trzecim, bo już teraz sam zapomniałem co przeczytałem, a dobry przejazd zrobiłem, więc... No. W którym roku? 72 raczej, no musiało być 72, bo co 4 lata, no dobra, nieważne. No, wiesz, na logikę biorąc, tak, ale... A dzisiaj widziałam, że w ogóle kolejne tam zimowe będą we Francji, jeżeli dobrze słyszałam. No to teraz są we Francji. Tak, i że zimowe też mają być. Tak? W sensie... To we Francji mają dostęp do morza? Znaczy, chciałem powiedzieć do gór? Czekajcie, w 30 którymś chyba roku. Bo są co 4 lata, tak? Czyli 32? Co 4 ale lata? Ale zimowe nie są w tym samym roku, co... No... Co letnie. No to 30, no to może być, że to 30 będzie. No to prędzej. Kiedyś były, to też jest kolejna ciekawostka, że w tym samym roku były. Tak? Igrzyska Olimpijskie. No tak, chociażby no... No ta Alaska. Ta kobieta, która zrobiła w tym samym roku. No tak. No, także kiedyś tak było, ale teraz już tak nie jest. A co było, a nie jest? Nie pisze się w rejestr! Kurwa, poprawiałam czas i zepsułam. Po co? Ciężkie jest życie. Tylko nie masz 20 sekund, to... Tam... Icho. Po pijanemu bym no to nie, szybciej no i... zrobił, no. No właśnie, jakbym była pijana, też bym to szybciej zrobiła. No to... No to, halo! Co cię powstrzymuje, przepraszam. Przychodzisz trzeźwa na nagrywki, czy cię... No tak, no bo muszę jechać, a samochodem muszę jechać, no i co, no. Ty, ale właściwie to, jak tu sekundę szybciej robią? Coś muszę... Ty, to można dołem przejechać, nie trzeba robić całego kręciołka! Chyba sobie żartujesz. Szczęście... To ja tu prawie żygam. Nie trzeba tej spirali całej napierdalać.
Tam można było to przejechać po prostu dołem. No. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o najobrzydliwszy odcinek w historii. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. No, pa.